Dzień dobry, nazywam się Górski Tomasz, jestem inżynierem. W tym odcinku pokażę Wam, jak obsługiwać aparat MyLab X5. Będzie to taka skrócona instrukcja wideo. Zaczynajmy! Aparat MyLab X5 uruchamiamy przyciskiem Power, tym takim najbardziej popularnym. Co jest ważne, aby podnieść go wyżej, musimy dźwignię z prawej strony pod pulpitem przekręcić w prawo i możemy regulować wysokość aparatu. Jeżeli chcemy go obracać w lewo i w prawo, używamy dźwigni z lewej strony. Dodatkowo możemy regulować ekran w górę, w dół, bądź też na boki. Musimy pamiętać również, że do aparatu możemy podłączyć trzy głowice i drukarka znajduje się z lewej strony. A teraz pokażę Wam, jak robić badanie. Po uruchomieniu aparatu pokaże nam się taki obraz. Jeżeli chcemy, możemy wprowadzić dane pacjenta. Aby to zrobić, musimy użyć klawiatury na panelu dotykowym. Nie mamy tutaj klawiatury fizycznej. Czyli klikamy przycisk, wpisujemy dane pacjenta. A następnie odklikujemy przycisk klawiatury i możemy przejść do wyboru badania. Mamy tutaj podłączone dwie głowice, konweks i liniową. Przykładowo chcę zbadać sobie tarczycę. Klikam głowicę liniową, następnie wybieram z aplikacji Tyroid, mogę też wybrać wiele innych i oprócz potem mam dwa różne presety, które sobie mogę wybrać. Tych presetów może być więcej, możemy je stworzyć i aparat przychodzi nam do badania. Następnie po uruchomieniu ja sobie przyłożę jakiś obrazek, żebyśmy mówili o czymś konkretnym. Co możemy zrobić przy tym aparacie? Najważniejsze rzeczy. Głębokość obrazowania. Mamy tutaj napis depth. Świeci nam się on na niebiesko. Znaczy się to, że jest aktywny i ten pokrętło, które jest niżej, będzie nam regulować głębokość. Jak widzimy, możemy sobie tutaj zmieniać. Pod spodem mamy przycisk zoom. Jeżeli chcemy sobie użyć zoomu na powiększenie na dany obszar, jak klikniemy, przeskakuje nam on na niebiesko, znaczy się, że jest aktywny. Ustawiamy tam, gdzie chcemy, bramkę i sobie wtedy powiększamy. Jak klikniemy jeszcze raz, wychodzimy z zoomu. Kolejne rzeczy, które nas będą interesować, jest to częstotliwość. Częstotliwość jest na tej głowicy od 4 do 15 i podana jest w takim suwaku. Aby ją zmienić, należy pokrętłem pierwszym z lewej, tak jak mam napis freak, czyli od frequency to jest skrót, możemy kręcić w lewo bądź w prawo, zmieniając częstotliwość na wyższą bądź niższą. Również, jeżeli klikniemy przycisk poniżej tego napisu freak, możemy zmieniać częstotliwość z fundamentalnej i na częstotliwość harmoniczną i na odwrót. Obecnie jest to częstotliwość harmoniczna, pracuje w trybie harmonicznym, jest taki skrót TI. Jak wciśniemy ten przycisk, mamy częstotliwość normalną, zwyczajną. Aby włączyć jeszcze raz częstotliwość harmoniczną, musimy kliknąć znowu przycisk TI i pojawia nam się praca w trybie częstotliwości harmonicznych. Następnie gain, czyli wzmocnienie obrazu, regulujemy pokrętłem tutaj przy przycisku napisie B i M. Jeżeli chcemy ustawić ognisko w aparacie, ono jest pokazane symbolem takiego trójkącika, mamy tutaj taki przycisk Focus Position i możemy sobie je regulować wyżej bądź niżej. Przechodzimy teraz do pomiarów. Zamrażamy obraz. Następnie możemy wybrać, czy chcemy mieć pomiary bardziej zaawansowane do raportu, czy takie podstawowe, najczęściej używane, ogólne. Polecam ten przycisk, kaliper. Wchodzimy w pomiary i mamy do wyboru szereg pomiarów. Jak wybierzemy sobie dystans, czyli odległość, to sobie możemy zmierzyć po prostu w milimetrach daną odległość. Musimy sprawdzić wcześniej w tym aparacie, czy przycisk potwierdzający jest z prawej czy z lewej strony. Ponieważ możemy zmienić w ustawieniach, który przycisk nam będzie zatwierdzał, to w różnych szpitalach
po różnych stronach możemy mieć przycisk set. Tu widzimy ewidentnie, że jeżeli coś mierzymy i zatwierdzamy przyciskiem z prawej strony, jest to przycisk set. Ale uważajcie, bo również w waszym szpitalu może być przycisk z lewej strony. Należy to sobie sprawdzić. Jeżeli na przykład chcemy sobie oprócz odległości zmierzyć objętość, jak to jest tarczyca, to z dwóch obrazów możemy zamrozić obraz, wejść w pomiary, wybrać opcję Biplane Volume. Jest to opcja pomiaru objętości z dwóch obrazów. Klikamy ten przycisk, następnie robimy dwa pomiary. Następnie możemy odmrozić obraz, złapać trzeci zakres, kliknąć jeszcze raz, aparat nam pamięta dwa poprzednie wymiary. Przykładowo sobie zrobimy trzeci i mamy podaną objętość. Aby, jeżeli na przykład mamy przypadek, że tarczyca nam się nie będzie mieścić na ekranie, możemy użyć funkcji TP View. Jest to obrazowanie trapezowe i możemy wtedy zmierzyć większą tarczycę. Aby wrócić z tego, odklikujemy ten przycisk. Dodatkowo, jeżeli chcemy włączyć Dopplera kolorowego, znajduje się on nam pod przyciskiem CFM. Wyłączamy go również tym samym przyciskiem, a Doppler mocy, Power Doppler tak zwany, znajduje się pod przyciskiem PWRD. Jeżeli chcemy wydrukować dany obraz, zamrażamy to, co widzimy i klikamy przycisk 1. Wtedy nam aparat będzie drukował. Jeżeli chcemy ten obraz zapisać do pamięci, przyjmij, czy mamy, zapisze nam obraz, a przy funkcji przycisku klip zapisze nam wideo z danego badania. Aby zmienić głowicę na inną bądź aplikację, należy kliknąć przycisk probe, na przykład klikniemy głowicę konweksową, wybierzemy aplikację Abdo, czyli brzuszną, i preset niech będzie abdomen. Następnie przykładamy głowicę i badamy. Jeżeli chcemy na przykład zmienić dane pacjenta albo zapomnieliśmy jego wpisać, musimy kliknąć przycisk Patient ID i tu możemy wpisać swoje dane pacjenta przy pomocy klawiatury alfanumerycznej. Klikamy ten przycisk i wtedy możemy je zmienić. Wracam teraz z powrotem do badania. Jeżeli chcemy użyć bodymarków, czyli takich znaczników tego, co badamy, musimy kliknąć przycisk Bodymarks i sobie wybrać odpowiednie, następnie zaznaczyć i potwierdzić przyciskiem OK. Jeżeli chcemy je usunąć, musimy kliknąć jeszcze raz i kliknąć Delete Bodymark. Mamy usunięte. Jeżeli chcielibyśmy coś podpisać na ekranie, to możemy to zrobić w taki sposób. Przykładowo chcemy podpisać prawa nerka. Zamrażamy obraz. Następnie klikamy ABC, wybieramy klawiaturę i możemy wtedy sobie napisać prawa nerka. O, przepraszam, kliknąłem Catsblock. OK. I klikamy jeszcze raz przycisk klawiatury i mamy gotowy, możemy wrócić do badania. Będziemy mieli napis prawa nerka. Jeżeli chcemy usunąć to, cośmy napisali, przyciskamy przycisk na panelu dotykowym Clear All i już tego nie ma. Również jak klikniemy przycisk ABC, możemy wybrać sobie predefiniowane napisy. Możemy sobie również sami je stworzyć i dzięki temu nie musimy używać klawiatury dotykowej, tylko sobie będziemy wybierać to, co akurat chcemy z przycisków, z wyrazów podanych na panelu dotykowym. Dobrze, wracamy z powrotem. Usunę to. Przejdziemy teraz do opcji dopplerowskich, naczyniowych. Zmienimy teraz głowicę. Klikamy Probe. Wejdziemy na liniową, wybierzemy Vascular. Niech będzie aplikacja Carotid.
porządku. Ja muszę sobie tutaj ustawić, tylko wezmę trochę żelu, ponieważ robię to wszystko sam na sobie. Ok. Mamy. Niech będzie tętnica. Szyjna. Jak robimy badanie doplerowskie? Przyciskamy przycisk CFM. Pojawia nam się Doppler kolorowy. Aby zmienić kąt, kręcimy CFM Steer. Aby zmienić skalę, kręcimy przyciskiem przy klawiszu CFM. Aby włączyć Dopplera pulsacyjnego, klikamy najpierw klawisz PW, pojawia nam się linia, ustawiamy, klikamy jeszcze raz. I mamy przepływ. Jeżeli chcemy zmierzyć, klikamy klawisz dwóch plusików, wybieramy sobie, widzimy, że już jest aktywna funkcja velocity, wybieramy sobie prędkość, potwierdzamy, mamy prędkość zmierzoną. Również w tym aparacie, wychodzę teraz z tych pomiarów, jest możliwość automatycznego obrysu i podania nam parametrów. Jak klikniemy przycisk ADM, automatycznie aparat nam obrysował widmo i podał nam wszelkie najważniejsze informacje, które byśmy chcieli uzyskać. Wracając teraz do badania. Kliknąłem literką B, żeby wrócić do B-Modu. Co nas może interesować? Jak klikniemy klawisz PW, możemy włączyć funkcję Plex. Dzięki temu mamy obraz w tak zwanym triplexie. Jeżeli chcemy zmienić kąt, który jest w bramce doplerowskiej, podany jest tutaj 60 stopni, jest tu takie pokrętło pod napisem angle i sobie możemy regulować. Jeżeli chcemy na szybko zmienić, klikamy, wtedy nam zmienia co 60 stopni. Wielkość tej bramki zmieniamy pokrętłem SV size. Skala regulujemy pokrętłem scale. Linia bazowa pod pokrętłem baseline. A częstotliwość Dopplera mamy tutaj podaną pod pokrętłem frequency. Aby wrócić, klikamy literką B i M i wracamy do B-Modu. Następnie, o czym jeszcze nie powiedziałem. Możemy na przykład porównać dwa obrazy do siebie. Czyli jak klikniemy przycisk tutaj, taki okienka z lewej strony, pojawi nam się dany obraz z lewej. Następnie klikniemy z prawej i wyciągnie nam na przykład inny obraz na prawą stronę. Zamrozimy, możemy sobie porównać dwa obrazy, bądź na przykład lewą stronę do prawej. Aby do tego wrócić, jeżeli kliknęliśmy z prawej strony i jest aktywny na żółto, widzimy, klikamy jeszcze raz ten przycisk z prawej strony i wracamy do obrazu na całym ekranie. Fajną jeszcze opcją tutaj jest opcja full screen. Jak ją włączymy, możemy zobaczyć cały obraz, nie tylko na małym wycinku, ale na całym powiększonym monitorze. Aby zakończyć dane badanie, klikamy przycisk End Exam i wychodzi nam z badania. Możemy zacząć badanie na nowym pacjencie, na nowej aplikacji. To była skrócona instrukcja obsługi. Oczywiście to urządzenie ma jeszcze więcej różnych możliwości. Jeżeli chcielibyście je poznać, piszcie w komentarzach, a zrobię zaawansowaną instrukcję obsługi. Również, jeżeli chcielibyście jakieś inne sprzęty obejrzeć i mieć taką instrukcję obsługi w formie wideo, dajcie znać, a postaram się to zrobić. Do zobaczenia!